Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i witam was w trzecim i chyba już ostatnim materiale z dema FIFA 15. Tym razem naprawdę postaram się znaleźć jakiś wyższy poziom trudności, no bo kurczę, sorry, ale dwa mecze wygrane dosyć wysoko, no kurczę, świadczą o tym, że poziom trudności jest po prostu za niski dla moich umiejętności, no. Nie, no dobra, brzmi trochę arogancko teraz, no ale wiecie, o co chodzi. Mecze powinny być pasjonujące, a nie takie, gdzie ja wygrywam lekko. Więc, ale dobrze, zagrajmy Liverpoolem mimo wszystko teraz, żeby była jakaś zmiana, ale wejdźmy w ustawienia i kurczę, naprawdę... No, no Cieszynki? Nie, no dobra, Cieszynki może innym razem. Ale ustawienia gry. Kamera... wysokość, zoom, szybkość, przechył, nie. Ustawienia wizualne, radar 2D, czy wyłączony? Nie, no oczywiście radar musi być. Dźwięki, konfiguracja rozgrywki, użytkownik, dotkliwość kontuzji, pieprzenie tutaj, pasek siły, nie? O, szybkość sprintu, przyspieszenie, dokładność, szybkość, częstotliwość, ustawianie się, kurczę, to mu wszystko w sumie na stówkę podwyższyć, no ale... ale co to da tak właściwie? Kit, dobra. Widocznie tego nie ma w demie po prostu. No cóż, jedziemy z koksem. Na Anfield jako gospodarze. Lambert do Sturridge'a. Sturridge do Gerrarda. Gerrard do Skrtela. Ten do Agüero. Agüero do przeciwnika i mamy Kalfasta. Pierwszego w tym meczu, czy karygodnie będzie wykorzystany? Nie, bo była piłka najpierw. Tam nie ma mowy o żółtej kartce nawet, panie sędzio, więc nawet się nie zastanawiaj. Czy coś cię w kieszonce swędzi właśnie? Jakiś żółty kartonik? Oj, kiepsko, kiepsko, ale jeszcze przejmiesz, oczywiście. Wysuń go! No, przedrzyj się! No, kurczę, o, stop, ja już wiem skąd te wślizgi! No dokładnie, oczywiście, zapomniałem. Kurczę, czemu te ustawienia się nie zapisują? Trzeba zmienić sobie na... alternatywne oczywiście. O cholera. To dlatego ten Kalfast zapewne. Choć nie, no w sumie tam strzał w ogóle nie brał udziału w tej akcji. Więc żadnego Kalfastu nie mogło być. Co? Co? Chyba mnie sfaulowano. No też dokładnie. Ja myślę, nie? No ja myślę. Dobra, tutaj krótko Henderson do Johnsona. Nie znam ludzi. Kompletnie nie znam ludzi, ale dobra tam. Oj, widzieliście jak się potknął przy starcie? No, no, oj, ale panika poszła, Widzieliście, jak wyczyścił tą piłę? Tej, dawaj, wrzunia w pole karne i kit. Dobra, może nie tak? A może właśnie, oj nie. No, no i patrzcie, znowu jaka panika, Przecież widzieliście, nic tam w statystykach, czy tam w ustawieniach nie zmieniałem. Więc jest tak samo, czemu oni tak panikują teraz nagle? Oj, no dobra, teraz tutaj z kolei nie panika, ale niedokładność. I to bardzo widoczna i upierdliwa wręcz. Tam daleko, daleko, to prze... Źle, ale coś z tego jeszcze będzie może... ale mi przejął tą piłę, cholera. Ale jeszcze gramy, piłka w polu. Piłka w polu, cały czas. Dobrze i... zablokowany ten strzał. Czemu nie przejąłeś? O, shit, i kontra. Kontra Manchesteru City. Ucieka, kurde. No ale przejmij, no pięknie. No pięknie. No do kitu. Jedna do kitu. Się po sekundzie okazało dopiero. Oj, co jest, co jest, co jest, czemu nie mogę? No, przejąć piły. No, pięknie. Ej, panie sędzio. Wnerwił się, że dwóch graczy obcykałem i później pociągnął mnie za koszulkę. No, to się kwalifikuje na faul. Nie mówię, że chcę dla gościa kartkę albo spalenia na stosie, ale ej. Też zauważenie, że zostałem źle potraktowany. No, wypadałoby chociażby. Oj, za lekko, kurde, nie tak, Piechol, co ty grasz dzisiaj, co ty teraz grasz? Oj, ale ładna piętka, tak swoją drogą. Tu, pięknie, i daleka piła. No, ale przynajmniej wyrzut z autu. No jak, kurczę, dla nich? Przecież wyraźnie było widać, że odbija się piłka od niego. Ja pierdzielę, tej, co jest grane? Co, oni są ślepi? Oj. To trzeba wykorzystać. Tak. No, ale zmoczył. Nie wierzę, czemu on się zatrzyma w ogóle. A czemu tak daleko poleciał w ogóle po ukosie tam. Diagonalnie. Sam narożnik, ja po prostu miał
podejść kurczę i dostawić nogę na sam koniec i wbić piłkę do bramki. Ej, bo mi został tylko ten jeden. Oj, szyt, wyjście bramkarza! I przegrywam. Proszę Państwa, Piechol przegrywa z Manchesterem City. W 32 minucie. Cholera jasna, no. No zobaczmy, jak mnie poklepali. No kurczę, bo praktycznie samo miejsce zrobiłem. No czego ja się mogłem spodziewać teraz? Czego innego niż właśnie czegoś takiego? No ale przynajmniej ładniejszą bramkę Agüero strzelił od tych, które ja strzelam zazwyczaj. Do tej pory. Dobra, Lekit, jedziemy z Koksem, jedziemy z Koksem. No, panie sędzio, żółta. Żółta jak nic, nie żadne kurcze słowne reprymendy. Kartonik. I to rozumiem, tak ma być. Brutalność zwalczamy żółtymi kartkami, a przesadną brutalność czerwonymi. Po prostu. Trzeba studzić emocje. Co prawda, emocje mają być, ale dla widzów, a na boisku cisza i spokój. Żadnych kurcze brutalnych zagrań niepotrzebnych. O shit! Dobra, mówiłem coś o niepotrzebności brutalnych zagrań. Zaraz chyba gości dostanie wszystk kurcze prosto w nogi. Aha, nie, ale nie w polu karnym na pewno. Na pewno nie w polu karnym! I 2-0 w tupę! Nie. Nawet nie oglądałem powtórek. Oczywiście, że nie oglądałem powtórek. A teraz trzeba przynajmniej do końca tej połowy pyknąć im jeszcze jedną bramę. Co prawda jeszcze jedną, chyba pierwszą w ogóle. Dużo was tu, chłopaki, ale kurde... fuck. No nie graj tam na dół. No, albo zagraj, tylko wtedy, żebym mógł kurczę odebrać. No nie, może nie tak. No serio, no jeszcze jedną bramę tylko. No biegnij, kurczę, mały czarny zawodniku, no. Chyba główka, jestem wyższy. No kurczę, ale dostawił tą nogę przede mnie. No nie mówcie, że mi trzecią do szatni pykną, bo nie uwierzę. No, no, przecież nogą mnie zahaczył! A, teraz odgwizdasz fał, tak? Ale fał dla mnie. No, dobra, to rozumiem. Nie będzie pewnie dużo czasu na rozegranie tej akcji do końca. No kurde, no ale to nie znaczy, że masz tak marnować, no. Weź mu, bierz mu tą piłę. No bierz mu tą piłę, do jasnej cholery, no przecież, ej. No, o, idealnie. Piętko, albo nawet nie piętką. Byle dalej od siebie. Pyk. No i jest z tego akcja. Będzie z tego coś pewnie. Jakiś strzał na bramkę przynajmniej. No. No i nie ma bramki kontaktowej. Cholera. No ale jeszcze jest rzut rożny. Jeszcze nie wszystko stracone. Dobra, tylko teraz dobrze Gerard. Dobrze wrzuć. Oj, za blisko. Bramka chyba się połasi. No oj, co to było? Co jest? Rzut karny? Za co? Czemu? Why? Co się stało? Nie, serio. Nie wiem, co się stało. Pokażcie mi jakiś replay może, realizatorzy, no, halo? No widzę, jakieś tutaj niesnaski się dzieją. Ale jest tak właściwie. Tam piłka się odbija jak szalona. Co ja tam nic nie widziałem, ale dobra, Gerard wykonuje rzut karny, ale w FIFA naprawdę ja nie potrafię wykonywać rzutów karnych. Więc to pewnie nie wpadnie niestety, no ale postaram się, żeby jednak wpadło. Dobra, zielony pasek tam na dole. Pyk, tak delikatnie. Jest! Bramka kontaktowa. Zrób coś. Co to jest, kurde? Karabin maszynowy i strzelasz do publiczności? Za coś takiego na mistrzostwach świata w siatkówce ktoś dostał, kurczę, karę później. Finansowo mi jeszcze musiał pauzować parę spotkań. I ogólnie dostał naganę. Był to Rusek. A jak Rosjanie tylko kogokolwiek strzelają, to już jest karygodne. I niedopuszczalne oczywiście. I wręcz bezczelne. Dobra, nieważne. Nie rozpoczynajmy tutaj może spraw politycznych. Takie dwa angielskie zespoły sobie grają. Dobra, jeszcze druga połowa nadziei dla mnie. Kurczę, cztery celne strzały i tylko jedna bramka wpadła. Niedobrze, no ale całe 45 minut jeszcze, żeby odmienić losy tego spotkania. Piękne przejęcie na sam początek, no i co on z tym zrobi? Indywidualna akcja. No kurde, jak to nie wpadnie? No nie wpadło, nie wierzę, a mogło być tak pięknie już od samej, kurczę, samego początku. Piłka. Pewnie, że piłka. Tak jest! No co? 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 A, wyszła. Dobra. No dobra, czyli... No! Myślałem, że to przejmie. Dobra. Pięknie. Podoba mi się postawa Dred, póki co. No wysuń się gdzieś. Ktoś. Jakoś coś. Piękna piła w ślizgiem go. Kurde! Miał być atak na bramkarza. Bo coś za dużo piłek wyciąga. Nie podoba mi się to, ale... W sumie... Nie, no nie będziemy nie grali fair play od razu.
O, tam, kurde, powtórz to! Ale prosto na nóżkę mu naszła ta piłka. Dobra, spokój, spokój. To przede wszystkim daleko. O, jakie ładne zagranie, no jakie ładne zagranie, tylko teraz to strzel! Poładna parada. Ale wreszcie zaczynam strzelać, kurczę, troszeczkę wyżej niż tylko po ziemi. No zobaczmy, to był materiał na, nie no, na okienko może nie. Ale nie było aż tak źle. Piłka się nie turlała, to już dobrze. Oj, za daleko chyba za daleko, ale... kurde. Hart ma dzisiaj naprawdę dzień swój. Ma dobry mecz po prostu. Rozgrywa całkiem zacne spotkanie. Pewnie zgarnie później wysokie noty na sam koniec. Ale przerzucił teraz. Ale jeszcze próbowali z tego wystrzelić, Derec. Podziwiam naprawdę upór i zapał. Zresztą ja powinienem wtedy podać, rozegrać tą piłkę i wtedy dobić tylko. No ale jeszcze na klatę zgarnął. Ładnie. Ładnie. Tutaj delikatnie. No, kurde, słabo to było. Słabo wykonane. Ale żebym teraz tej piły nie stracił. Bo aż będzie mi przykro i wstyd zarazem. A kit tutaj w korytarzyk. A miałeś przepuścić, ty mendo. Tak bardzo chcecie grać, że już nie dajesz innym graczom piłki. No, może dobitka jakaś. Ach, kurczę, panika. Wśród graczy Manchesteru City. Ja się nie dziwię w sumie, bo teraz kolejna bombka po ziemi, ale nie, strzał z dystansu widzę, kurczę, bramkarze wyciągają nadar często. Przecież mówmy się, jakieś specjalnie świetne to strzały nie były do tej pory. Oj, ładna piła, jeżeli dojdzie, nie dojdzie, cholera. No dobra, jeszcze nie ma się co pasjonować, nie ma co się pogrążać tutaj w żalu i rozpaczy, jeszcze 20 minut. A to tam nagle był replay bramki z karnego Gerarda? Kurde. Dobra, jak w prawdziwym meczu. Spodoba mi się. No pięknie! No potraktował go jak ścierwo, no ale... Jest! Bramka wyrównująca, proszę państwa. Salto? No nie, znowu tylko gwiazda. Ale cóż, dobra, tak bezpieczniej. Że się nie połamiesz. No ale zobaczcie, to brazylijskie jiu-jitsu, jakie nam poszło. Albo judo. Co? Czy dobrze widziałem? Czy bramkarz dostał w klatkę piersiową? Serio? No nie, to nie powinno wpaść za żadne skarby. To już ale handicap poszedł. Chyba tylko dlatego, że jest to demo po prostu i ludzie z EA nie chcą, żeby gracze grając w demo przegrywali jakieś spotkania. Bo później nie kupiliby wersji pełnej, bo by się zdenerwowali, że nie potrafią grać. No wyczuwam taki delikatny szwindel, niestety. No ale oczywiście pewności mieć nie mogę, bo zaraz mogą mi cyknąć trzecią bramę. No, zobaczymy. Póki co trzeba przejąć tylko, odebrać im piłkę. Dobrze, dobrze. I może czwartą brameczkę im teraz zasadzić. Znaczy czwartą, co ja pieprzę. Będzie trzecia bramka, jeżeli mi się udają strzelić. A dużo na to wskazuje? Ach, kurde. Jednak nie teraz, ale może ten rzut rożny zmieni tutaj diametralnie sytuację i podniesie Derec z kolan. No, przyjmij i dobij. Albo najlepiej tak, pyk. Pyk. No oj, no przecież miałem tą piłkę. Ja ją miałem, on nie powinien być w stanie mi jej tak wybić. Oj. Nie tak. No, do kity to był strzał. Nawet ja, gdyby nie to, że był zablokowany, to i tak by jakoś tam ładnie pewnie nie poleciał. Oj, nie. Nie. Tak to my nie przechodzimy, moich zawodników. O kurde. O shit. Dobra, przejmij. Co się kładziesz, kurde? Ej, patrzcie gościa. Co on wyprawia? Jak mu wziąć teraz piłkę? Co, ślizgiem? Serio? Czy mi się wydaje, że on gra na czas? No przecież patrz... Dobra, wślizg, walić to. Ale dalej to robi. Jeszcze jeden. Kurde, gra na czas. No nie wierzę, ale bezczelne. Bezczelne zagranie ze strony kompa. No ej. No. No wy... Nie w ostatnich minutach. Ej, ale czemu on się cofa? Czyżby wiedział, że jest w stanie mnie przejść po prostu? O kurde, póki co mu się udaje. Ostatnia wrzunia tego spotkania. No co on tam... Kurde, wślizgie, no tnij go po girach! No patrzcie, debila, nie wierzę, nie? No oni chcą, oni grają na remis, a to jest finał, no nie wierzę. No bierz mu tą piłę! Mój? Nie, pewnie, że nie. Jaj, ten spotkanie skończy się remisem. Albo nie? No i tak, nie wierzę.
Tak, Szymon się cieszą. Przecież jest 2-2. Rozumiem, że ja jestem gospodarzem teraz. A, to może był drugi wyjazdowy na przykład. Tak to liczą. To wtedy faktycznie. Taki remis dwubramkowy bardziej skurczy na rękę Manchesterowi City. A czemu się tak cieszyli? Kurde, cholera, nie wiem. A co, on mi odbiorą zaraz puchar? Serio? Nie, nie. Niemożliwe przecież. No jak, kurde? Czy jednak przegrałem, remisując 2-2? Okej. Fuck this shit. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć. Hej, walić highlightsy. Walić highlightsy, naprawdę. Ale statystyki jeszcze zobaczę. No do kitu. 2 strzały, 2 celne, 2 bramki po stronie Manchesteru City, a 13 strzałów, 10 celnych, też 2 bramki. Zobaczmy Harta, jak tam dostał. Jestem ciekaw. No 9-2, no man of the match. Zawodnik meczu. No i zasłużenie. Dobra. Trzymajcie się, pozdro. Cześć, hej.